Witam serdecznie na kolejnej lekcji z cyklu Jak to przetłumaczyć. Ostatnio robiliśmy lekcję, gdzie był czasownik kserować, a dzisiaj rzeczownik ksero. Tylko nie chodzi mi o maszynę do kserowania, tylko o daną kartkę, tak? My też to nazywamy ksero, a jak to nazwie Anglik? Czyli oto dwa przykłady, które przygotowałem na dziś. Potrzebuję oryginał, a nie ksero. Oraz drugie zdanie. Czy możesz dać mi ksero tego raportu, tak? Czyli chodzi o kartkę skserowaną danego na przykład raportu. Ok, pauzujemy sobie filmik, proszę wziąć kartkę, długopis, spróbować sobie przetłumaczyć. Za jakieś 10-15 sekund filmik ruszy i podamy sobie prawidłową wersję wraz z analizą. I witam ponownie po krótkiej przerwie, czyli pierwsze zdanie. Potrzebuję oryginał, a nie ksero. Jak to przetłumaczę w języku angielskim? I need the original. Przypominam, że the przed samogłoską czytamy the. Oryginał jest tylko jeden, dlatego jest konkretny, dlatego rodzajnik the. Czyli I need the original, not a photocopy. I w ostatniej właśnie lekcji mówiłem, że photocopy to jest czasownik kserować i teraz też rzeczownik ksero jako ta kartka skserowana. Czyli zobaczcie, oryginał jest jeden, czyli the, tu akurat czytam the, natomiast copy ksero może być wiele, dlatego jest e. I w tamtej też lekcji mówiłem, że w odmianie amerykańskim występuje też słowo Xerox, ale ono już jest na wymarciu, więc możecie gdzieś tam spotkać, ale raczej już nie używają. I to drugie zdanie. Możesz dać mi ksero tego raportu? Can you give me, i to samo, ksero, czyli a photocopy, ewentualnie a Xerox też. A photocopy of this report. Oczywiście możliwy też jest that report, w zależności gdzie ten raport jest. Jeżeli jest blisko mnie, na przykład trzymam go w ręku, no to this. Jeżeli jest gdzieś dalej, powiedzmy powyżej pół metra albo powyżej metra, na przykład ktoś ma w ręku, to wtedy mu powiem that report. Robiliśmy lekcję o tym, kiedy używać this, kiedy that, kiedy it. Link wam wrzucę pod koniec i w opisie. Dzięki!